Telewizja w Polsce.pl, gorące pytania. Witam Państwa bardzo serdecznie, Edyta Hołdyńska. Mówimy o włamaniu na listę, na skrzynkę mailową, w której listy, no właśnie, z dokumentami albo tajnymi, jak nawet krzyczała opozycja, albo tylko zastrzeżonymi, i za chwilę o tym szerzej, o certyfikacji informacji niejawnych, o tym, w jaki sposób także ministrowie się nimi mogą posługiwać i czy rzeczywiście doszło do wycieku tajnych dokumentów, jak krzyczy opozycja. Kto włamał się także na skrzynkę mailową ministra Dworczyka? Czy są to, tak jak podejrzewa sam minister, służby rosyjskie? W jaki sposób też działają w takich przypadkach służby specjalne, te krajowe, i czy powinny ściślej chronić naszych rządzących? O tym będziemy rozmawiać w tym punkcie naszego programu. Przypomnijmy, że chodzi o włamanie na skrzynkę mailową, ale także na konto w mediach społecznościowych małżonki ministra Michała Dworczyka. Fałszywa wiadomość, która pojawiła się na jej profilu, sugerowała, że doszło do wycieku tajnych dokumentów właśnie na jednym z komunikatorów rosyjskich, konkretnie Telegram. Także o tym, czy ministrowie powinni posługiwać się takimi komunikatorami. Te wszystkie pytania będziemy stawiali w tym punkcie programu naszemu gościowi. To Karol Szydłowski, były oficer Biura Ochrony Rządu, specjalista w takich właśnie tematach. Dzień dobry. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu. Zanim pytanie, przepraszam bardzo, to oświadczenie ministra Michała Dworczyka. Rozumiem. I jak czytamy, w związku z doniesieniami dotyczącymi włamania na moją skrzynkę i skrzynkę mojej żony, a także nasze konta w mediach społecznościowych, poinformowane zostały służby państwowe, zważywszy na to, że informacje zostały opublikowane w rosyjskim serwisie Telegram oraz fakt, że przez 11 lat miałem zakaz wjazdu na teren Białorusi i Rosji jako osoba aktywnie wspierająca przemiany demokratyczne na terenie byłego Związku Radzieckiego, traktuję ten atak jako jeden z elementów szeroko zakrojonych działań dezinformacyjnych zawierających sfałszowane i zmanipulowane informacje. Podkreślał minister Dworczyk, że w skrzynce mailowej będącej przedmiotem ataku hakerskiego nie znajdowały się żadne informacje, które miały charakter niejawny, zastrzeżony, tajny lub ściśle tajny. No i to jest właśnie ta kluczowa informacja, kluczowa także pod względem zarzutów, jakie padały ze strony opozycji. Czy rzeczywiście na skrzynkach mailowych polityków mogły znajdować się tajne dokumenty, jak krzyczała opozycja? Bardzo proszę. Pani redaktor, no ja z rozbawieniem obserwuję tą całą sytuację, te właśnie krzyki panów posłów opozycji. Z przyjemnością zaleciłbym im skierowanie na rozszerzony kurs ochrony informacji niejawnych prowadzony. Takie pytania można skierować do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Nie ma takiej możliwości już dzisiaj w 2021 roku, żeby na prywatnych skrzynkach kogokolwiek znalazły się dokumenty klauzulowane, czyli powiedzmy poufne, tajne, ściśle tajne, dlatego że ustawa o ochronie informacji niejawnych przewiduje jakby cztery kategorie tych wszystkich informacji. Tak jest. Natomiast najniższe, czyli zastrzeżone, tak, dysponujemy systemami ochrony tych informacji, które umożliwiają nam w sposób mobilny zapoznawanie się z treściami. Pan minister Dworczyk, o ile mi wiadomo, stracił dostęp bądź został właśnie mu ograniczony dostęp do prywatnej skrzynki znajdującej się na serwerze Wirtualnej Polski, o ile się nie mylę. Zapewniam, że pan minister Dworczyk, który jest specjalistą w wielu dziedzinach, ma również bardzo dużą wiedzę na temat ochrony informacji niejawnych, nie ma takiej możliwości, żeby takie dokumenty się tam znalazły. Ja na początku podejrzewałem, że pan minister Dworczyk może utracił telefon komórkowy, może utracił specjalny szyfrator bądź token, który służy do szyfrowania takich informacji. To nie jest żadna informacja niejawna, to co pani teraz mówię, dlatego że większość systemów właśnie ochrony informacji... Nie podejrzewałabym pana o ich ujawnianie, no właśnie.
Właśnie. Większość systemów ochrony informacji niejawnych bądź systemów ochrony informacji po prostu w przedsiębiorstwach, również w instytucjach prywatnych stosuje tego rodzaju zabezpieczenia i są one tak wystarczające jest. Dla informacji zastrzeżonych. No dobrze, to tu stawiamy średnik, bo już wiemy, pan nam to tłumaczy, że nie ma możliwości, by tam znajdowały się dokumenty tajne. Natomiast, no i to jest bardzo ważne, bo to jest jeden z głównych zarzutów. W mediach pojawiało się wiele przekłamań na ten temat. Natomiast pytanie kolejne brzmi, kto przejął i w jaki sposób skrzynkę ministra konstytucyjnego, prawda, w rządzie premiera Mateusza Morawieckiego, jak mogło do tego dojść i gdzie są służby? Pani minister, służby są na swoim miejscu. Pani redaktor jeszcze. Tutaj jakby na razie nie mieszajmy służb w to, natomiast tak, mogło dojść do przejęcia prywatnych kont na Facebooku, Twitterze. Mieliśmy w styczniu taką sytuację z panem ministrem Suskim. Natomiast no, takie rzeczy się zdarzają. Natomiast oczywiście bardzo cennym kąskiem dla potencjalnych przestępców, potencjalnych hakerów jest zdobycie danych o koncie ministra, jego żony, w tym wypadku pana ministra Dworczyka. Komu mogło na tym zależeć? Mógł być to bardzo, bardzo niestosowny żart, chuligaństwo. Moim zdaniem być może ślady sięgają Rosji, Białorusi, ale nie podejrzewałbym o to tak naprawdę takie zainteresowanie służb. Jeżeli założymy, że jest to element pewnej gry, wtedy tak, jak najbardziej. Natomiast no, robił to może nie tyle profesjonalista, co bardzo zaawansowany amator. Dlaczego? Jeżeli służby chcą coś wykraść z komputera, chcą to użyć później. I w tym momencie trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego ta osoba pochwaliła się wręcz. Być może skrzynka pana ministra i konto jego żony zostały zhakowane znacznie wcześniej, niż nam się wydaje, a po prostu osoba, która szuka aplauzu, nie mogła znieść tego, że nikt nie podjął żadnych działań, że nie wybuchł larum, że konto zostało przejęte. W takim razie no, przypomniała o sobie i napisała. Na Facebooku napisała. Żony co, ministra. Tak jest. Co ciekawsze, te dokumenty są publikowane na portalu Telegram. Tak. To jest bardzo ciekawe miejsce i w ogóle sam komunikator jest bardzo ciekawym zjawiskiem, nawet jak na wschód. Pani redaktor, przede wszystkim osoba twórcy, to jest złote dziecko rosyjskiej informatyki, pan Paweł Durow, twórca rosyjskiej wersji Facebooka, twórca tego komunikatora właśnie Telegram, jednocześnie osoba bardzo kontrowersyjna w Rosji, chociażby dlatego, że wszystkie serwery znajdują się w Dubaju, a nie w Rosji, czego by sobie Rosja bardzo życzyła. Zresztą pewien konflikt nastąpił interesów, podobno oczywiście, bo to są wszystko doniesienia medialne, to są wszystko doniesienia takie, o których możemy sobie poczytać. Czyli w 2013 roku powstał ten komunikator, następuje dość spory zgrzyt, czyli pan Durow odmawia służbom rosyjskim zawieszenia konta Aleksieja Nawalnego, który miał konto właśnie na Telegramie, bądź być może cały czas korzysta, i jednocześnie uniemożliwia Rosjanom dostęp do specjalnych deszyfratorów, czyli do podglądania rozmów. Tyle wiemy oficjalnie, natomiast nie wiem, ile w tym jest reklamy, bo podobno ten komunikator jest użytkowany przez 500 milionów osób już na naszej planecie. No cóż, ja dodam tylko tyle, że mam w swoich kontaktach numery także polityków i kiedy wejdzie się, no i Telegram również niestety posiadam, to wielu z nich na Telegramie funkcjonuje. To dobrze, czy to jest błąd? Pani redaktor, przede wszystkim, oczywiście to jest błąd. Dlaczego? Dlatego, że wiele osób jest nieświadomych tutaj. Tutaj należy wspomnieć, no, mój serdeczny przyjaciel, który jest specjalistą od cyberprzestrzeni, mówi, że najgorszą rzeczą jest brak świadomości. I tak samo jest właśnie z użytkowaniem telegrafu, użytkowaniem Signala, użytkowaniem wszelkich komunikatorów. Dlaczego ministrowie w rządzie RP nie powinni używać takich komunikatorów? Ponieważ istnieje możliwość właśnie, że osoby niepowołane przejmą tak zwane metadane.
Metadane są to informacje, które służą do opisu osób. To jest data urodzenia, to jest numer telefonu, to są różne prywatne dane, a sam komunikator typu Telegram po prostu słynie w sieci z tego, że wysyła, nie dość, że wysyła w momencie zainstalowania, wysyła powiadomienia do wszystkich numerów, które ma pani w telefonie, tak, w swojej bazie danych. Że się zarejestrowano. Tak jest. Następnie ten komunikator bez pani wiedzy przesyła zarówno dane pani rozmówcy, jak i pani. Tutaj tworząc połączenie, metadane sobie latają. I w tym momencie, jeżeli ktoś dysponuje odpowiednim oprogramowaniem, a Szwedzi tutaj, to taki pan Olaf Lisbach się nazywa, to jest taka gwiazda właśnie cyberprzestrzeni z pochodzenia Szwed, udowodnił, że poprzez bardzo proste oprogramowanie jesteśmy w stanie przechwytywać te metadane. Mało tego, mając pani numer telefonu... Nie mówmy o ministrach, prawda? To o nich chodzi tutaj. I ja pytam w takim razie, dlaczego służby specjalne nie zainteresowały się tematem albo nie szkolą ministrów? Czy może ministrowie nie chcą pojąć takiej wiedzy? O co chodzi? Pani redaktor, ministrowie to... Upieram się, że nie to są tylko ludzie. Każdy chce mieć choć troszeczkę prywatności, ma swoich znajomych, ma swój prywatny telefon. Niekoniecznie wszyscy zdają sobie sprawę z poziomu zagrożeń. Właśnie ten brak świadomości jest najgorszy. Proszę uwierzyć mi i zapewniam państwa, że pan minister Dworczyk jest bardzo dobrze poinformowany, że w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów działa cały sztab ludzi odpowiedzialnych za ochronę informacji niejawnych, za ochronę cyberprzestrzeni. A zatem jakby te osoby, nawet nie sam pan minister, ale te osoby dbają o to, żeby nie doszło do wycieku żadnych danych. Ale niestety wszyscy jest tak, ale jak powiedziałem, chodzi. Wszyscy jesteśmy ludźmi. Tak, oczywiście, bo korzystamy z prywatnych telefonów, częstokroć korzystamy z prywatnych adresów mailowych, mamy prywatne konta na Facebooku, na Twitterze. I to są te łakome kąski, bo poprzez właśnie zhakowanie tych elementów, wprawna osoba jest w stanie uzyskać dostęp do pewnych informacji, do pewnych rozmów, które są prowadzone poprzez komunikatory, prowadzić wręcz nasłuch. Właśnie Telegram z tego słynie, że niezabezpieczony w odpowiedni sposób staje się bardzo łatwym narzędziem hakerskim. No, a właśnie te komunikatory, o których mówiliśmy, Signal, Telegram, słynęły z tego, że są bardziej bezpieczne niż choćby WhatsApp, ale tutaj pan mówi, że to nieprawda. Powiedzmy w takim razie na koniec, jakie są wnioski z tego zdarzenia? Kto powinien ponieść odpowiedzialność, jeżeli powinien? Czy służby powinny lepiej przygotowywać polityków? Cały czas o to pytam, no bo to o to się rozchodzi, prawda? Czy jeżeli mówimy o ataku hakerskim na ministra Dworczyka, czy na posła Suskiego, czy jakiegokolwiek polityka, który ma dostęp do ważnych informacji, kto ponosi odpowiedzialność w momencie, kiedy dochodzi do przejęcia skrzynki, przejęcia konta? Pani redaktor, kto ponosi odpowiedzialność? Tutaj absolutnie nie możemy stwierdzić, że służby są winne temu, że pan minister stracił prywatną skrzynkę. Być może jakiś błąd gdzieś nastąpił, być może właśnie korzystanie z komunikatora, być może za łatwe posługiwanie się tym wszystkim, za brak rozwagi. Ale to nie jest wina pana ministra, tylko po prostu no takie jest życie. Korzystamy też z prywatnych rzeczy. Oczywiście służby powinny wyciągnąć wnioski na podstawie tych przypadków, które się zdarzają. Być może nie tylko nasz rząd powinien przejść odpowiednie szkolenia w tym zakresie, ale także posłowie opozycji, do czego namawiam serdecznie panów, dlatego że... Czyli muszą się zgłosić do ABW, pan mówił na początku. Tak, tego rodzaju szkolenia są prowadzone przez Departament Ochrony Informacji Niejawnych. Na stronie internetowej jest bardzo wiele informacji w temacie. Ja jako obecnie już powiedziałbym pełnomocnik ochrony informacji niejawnych, ale w sektorze prywatnym również korzystam z tych informacji. One są bardzo pomocne i po prostu troszeczkę świadomości. Na koniec pytanie, jakby pan jednym zdaniem, bo musimy kończyć niestety, odpowiedział na pytanie, czy to byli Rosjanie, czy to były rosyjskie służby, jak podejrzewa minister Dworczyk? Nie wykluczam tego, że była to osoba mająca korzenie, mająca odpowiedni sprzęt pochodzenia
pochodziła ze wschodu po prostu, bo nie wiemy, czy z Białorusi, czy z Ukrainy, czy z Rosji. Być może był to jakiś freelancer, który chciał, samotny wilk, który chciał pokazać, ile jest wart, dlatego dokonał tego czynu. Wszystko na to wskazuje, natomiast no, ostateczną odpowiedź, mam nadzieję, poznamy po wnikliwych badaniach służb. Na te wnikliwe badania, w takim razie ich wyniki, czekamy. Karol Szydłowski, były oficer Biura Ochrony Rządu. Dziękuję serdecznie za tę rozmowę, za informacje. Dziękuję bardzo, pani redaktor. Kłaniam się państwu. Do widzenia. Kłaniamy się nisko. Do widzenia. Informacje przydatne także opozycji, jak słyszeliśmy. Za chwilę wracamy, za chwilę stawiamy kolejne gorące pytania.